dobrze. Siemanko, witam was serdecznie w serii odtwarzania technik parterowych. Już teraz na moim kanale odcinki będą dodawane co tydzień. Dzisiaj będziemy odtwarzać techniczki parterowe z Borysem i zaczniemy od pierwszej techniki, czyli olejnik VS Wiktor Peszta. Tak wygląda to poddanie. A pro since 1997, now entering his 20th year as a professional mixed martial artist. I mean, this is great grappling, just using those punches to move himself into the mount position, but he got it! Ja tu jestem tylko manekinem, na którym Kuba wyjaśni wam wszystko od A do Z, jak to wyglądało, jak on to niesamowicie zrobił. Tutaj olejnik kontrolował sobie czas na chwyt, a z góry Peszta przeszedł do bocznej. Teraz jak przyszedł do bocznej, zaczął uderzać, olejnik przełożył rękę i dopiął sobie chwyt pod biceps, a następnie cofając się, chował sobie swoją rękę pod brodą i wciskał ją pod brodę Wiktora, a on w tym czasie wszedł sobie jakby nigdy nic do dosiadu. W trakcie, gdy wszedł do dosiadu, łapka już była zastawiona, chwyt się tylko zacieśniał. I Wiktor odklepał, ale zdążył też spłynąć zaraz po odklepaniu. I żeby nie było, to nie jest nic dziwnego, że on się tutaj bezpiecznie, nie? No bo siedzi chłop z góry, jest najpierw z półgardy, później jest z bocznej, wchodzi do dosiadu i wiecie o co, to jest taka komfortowa sytuacja, że nic dziwnego, że nie czuł zagrożenia, ale jednak ten ryzyk naprawdę wchodzi, bo Kuba mi to pokazał tuż przed tym, jakby coś nagrywać i powiem, że się zwariowałem. Tu totalnie założona taka pułapka, że z dosiadu, z dołu nie możesz już nic zrobić praktycznie. Jedyne co, to możesz klepnąć albo i spłynąć. A tutaj zdarzyło się tak, że były obydwie sytuacje. Peszta klepnął i sekundę po tym spłynął. Jeszcze raz. Technika ta zaczęła się z pozycji leg draga z dołu, która jest bardzo, jeżeli chodzi o górę, dominującą pozycją. Stąd olejnik klinczował w momencie, gdy Peszta przechodził sobie powoli do bocznej i zaczynał uderzać, on przełożył sobie chwyt, łapiąc sobie dopięcie pod biceps. I teraz, w tym momencie, kiedy zaczął go ściskać, on wszedł, dosiadł, czując się bezpiecznie, a olejnik schował sobie pięść pod brodą i następnie podpuścił go i z bocznej powoli zaciskał chwyt, odklepując Pesztę. Ważne w tym jest to, jeżeli będziecie chcieli próbować, żeby właśnie nie panikować, bo zwróćcie uwagę, że no, ten gość był w cholernie słabej pozycji, nie? Siedział na plecach, miał przeciwnika z góry, ten go rąbał i trzeba zachować wszystkim spokój, nie panikować, tylko konsekwentnie iść do tego swojego duszenia, nie? Mało kto to robi, robi to właśnie kolejnik. Możliwe, że teraz jeszcze będziesz robił to ty i możemy wszyscy znowu obejrzeli i wszystko sobie filmik, ale mówię, spokój tu jest na pewno wymagany. I zobaczcie, jestem z góry, mówię, dobra, mam go, biję. Biję sobie, ale to są farfosy, tu nic się wielkiego nie stanie. Kuba sobie dalej zapina duszenie. I do siatu. Chciałem powiedzieć, że jest super, ale nie było super. No bo to jest duszenie. To jest piękne w tej technice, w tym poddaniu, że mało jest poddań, które możecie wykonać z pozycji tak słabej, tak kiepskiej jak boczna czy dosiad, będąc z dołu, a tu nagle odpalacie gościa, który praktycznie po zapięciu nie ma już możliwości obrony. Jest to myślę, że jeszcze cięższe do obronienia niż backdrop. I bijecie się w UFC, w garażu 50 koła papiera, wracacie do chaty z takim bananem i jest okej.